To może być dosyć długa walka. To jest twardziel, jak już mówiłem. Ma tarczę, którą zdobędziemy. Na szczęście. Auć, błąd popełniłem. Byk prawie nie żyje, więc będziemy musieli odpocząć pewnie po tym starciu. Okej, padł. 90 expa był warty. Świetnie. Podniesiemy tarczę i podniesiemy tą dzidę. Dzidę damy naszemu łotrzykowi, a pochodnie niech trzyma mag, bo do niczego innego się na razie nie nadaje. Tarczę dostanie byk, bo on bardziej obrywa niż bunga. I to właściwie tyle. To możemy dać właściwie nikomu. Magowi nie chcemy obniżać willpower, więc zostanie to na razie nieużyte. Pewnie będziemy musieli kiedyś to wyrzucić. No ale sobie damy radę. Dobra, przed nami jest komnata. Jakieś ciekawe drzwi tutaj są. Ze złotymi ornamentami. I tutaj jest jakiś zwój. Przeczytajmy go sobie. Drzwi ze stali. Za nimi są jakieś wspaniałe skarby. Żeby się do nich dostać, musimy szukać małych szczegółów na ścianach. Okej. Tu jest jeden przycisk. Jeszcze jeden jest tutaj. Dobra, bosko. To jest chyba nasz pierwszy sekret odkryty. Jakaś różdżka lamaga i kolejny zwój, który mówi nam, że różdżka jest potężna, jeżeli jest używana przez zdolnego maga. Świetnie. Damy ją w takim razie naszej muszce. A nasz łotrzyk będzie trzymał w takim razie z powrotem pochodnie. I nie będziemy mógł używać swoich noży do rzucania, ale to nic. Dzida jest lepsza, bo można z niej korzystać właśnie z drugiego rzędu. O, świetnie. Ten kryształ odnawia nam życie i zapisuje grę. To jest jedyny sposób na zapis gry. Więc warto z niego korzystać za każdym razem, jak się je spotka. Co to jest? Kolejny zwój. Który nam mówi, czym jest ten kryształ właśnie. A tutaj jest zwój trującej chmury. Mam nadzieję, że mój mag będzie mógł go używać. Będzie mógł. Okej. Ups. To było nie najlepsze wyjście, co zrobiłem przed chwilą. No nic, jesteśmy trochę ranni wszyscy, więc chyba nadszedł czas, żeby odpocząć po raz pierwszy, więc założymy obóz. No i się prześpimy. Oczywiście potwory mogą nas zaatakować podczas naszego snu. Jakiś filmik. Okej. Trzy kropki. Co się dzieje? Wspólny sen? Znam cię, okej. Wiem, czego szukasz. Szukaj mnie tam na dole, mogę ci pomóc. Wow. No ciekawe, ciekawe. Ciekawe, o co chodzi. Kurczę, herbatka mi już wystygła, nie? To szlak trafi. Dobra, zbudziliśmy się. Nic nas nie zaatakowało. Mamy maga, który wreszcie może zrobić użytek ze swoich umiejętności magicznych i schodzimy na niższy poziom ludziska. Jesteśmy na drugim poziomie. Stare tunele. Cudownie. Się zapowiada niebezpiecznie. Tu są jakieś skrzynie i beczki. I tam widzę ślimaka czającego się w cieniu, więc za niedługo będziemy musieli z nim walczyć. W beczkach nic nie było. Niech to szlak trafi. No dobra, walczymy ze ślimakiem. Podejdź tu. Użyjemy naszego czaru. Ups, niepotrzebnie ruszyłem się. Teraz ta chmura nie działa. To już jest fragment gry, w którego nigdy nie grałem ludziska, więc już nie będzie tak gładko szło jak wcześniej. Byk i Bungo zdobyli poziom, co mnie dosyć cieszy. Zobaczymy, co będziemy mogli zainwestować. Możemy zainwestować więcej punktów w umiejętności walki mieczem, ale myślę, że ja zainwestuję w opancerzenie, w pancerze. Dobra, a ty, skubańcu, byczku, dostaniesz też w pancerze punkty. Może się to przydać. Na razie jeszcze nie zdobyliśmy topora ani miecza, więc nie ma sensu. Wymienimy naszą pochodnię na nową. Jasne cholery, nie w ten sposób, najpierw to, później to. Dobra. No i mamy nową, świeżą pochodnię, która świeci w jasny sposób. Zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi. Chociaż czuję, że powinienem w takim razie wrócić się tutaj i zobaczyć. Aha.
Tam jest ślimak. Zobaczymy, co jest w tej komnacie. Chodź tutaj, skubańcu. Użyjemy na nim naszego czaru. No i zobaczymy, jak szybko go pokonamy teraz. Dosyć szybko. Yennefer zdobyła poziom i my wleźliśmy w trującą chmurę. Dobra, Yennefer. Ty dostaniesz punkty w zabójstwa, które... Dodają przy 4 punktach plus 1 do siły, przy 8 backstabbing, czyli więcej obrażeń, jeżeli atakujemy wroga od tyłu, ale przy 12 reach attack, to musi być dobre. Na razie w to będę inwestował w takim razie. Mam nadzieję, że to nie jest błąd. Podniesiemy tą skałę, ten kamień i tą czapeczkę. Damy ją Mungowi. Dobra, obserwujmy ścianę oczywiście dokładniej. Nie widzę żadnych tutaj skrytek, a jestem przekonany, że gdzieś są. To wygląda na miejsce, w którym musi być ukryta komnata. Spędzimy tutaj trochę czasu. Ukryte przyciski, gdzie jesteście? Halo? No jasny cholery, nie widzę ani jednego. Czy jestem aż tak ślepy, czy po prostu go nie ma? Najwyraźniej nie ma. Nie będę klikał przypadkowe rzeczy, bo to jest bez sensu. No dobra, idziemy stąd. Chyba jakiś sekret przegapiłem. No ale życie jest ciężkie, ludziska. W którą stronę mam iść? W tą chyba. Zobaczymy, co tutaj nas spotka. Okej, tu są jakieś wrota, które wymagają klucza, żeby je otworzyć. My na razie żadnego nie mamy. Więc idziemy dalej. Tu jest skała, którą sobie zabiorę. Szybko rzucimy okiem na ściany. Nie widzę przycisku, więc idziemy dalej. Kolejna dźwignia. Okej. Zanim tam wyjdziemy, zobaczymy, co jest tu. Kolejne wrota. A za nimi... Wow. Jakiś dziwny... strzelając na odległość potworek. Użyjemy na nim trującej chmury i mam nadzieję, że go załatwimy. Ała. Twarda sztuka z niego jest. Dobra, padł. Jeden z głowy. On ma tam wielu przyjaciół ze sobą. Chodź tutaj. Użyjemy czaru. Wow, mocno bije ten skubaniec. Prawie cała drużyna jest ranna. Dobra, to nic. Jest jeszcze pan grzybek. Chodź tutaj, skubańcu. Ups. Użyjemy znowu naszego czaru. Teraz się nie wycofuję, bo ta trująca chmura działa tylko w jednym miejscu. Więc myślę, że warto czekać i aż przestanie działać. Tak, na przykład teraz. I resztę dzieła dokończymy w tradycyjny sposób. Okej. Fiu. Wow. Jakaś dziwna komnata. Maczeta. Świetnie, Bungo będzie miał maczetę teraz. Czyli miecz chyba. Sprawdzimy dla pewności. Tak, więc teraz wreszcie używa broni, w której się specjalizuje, więc powinno to zwiększyć jego skuteczność diametralnie. Tu jest klucz na ziemi i kompas. Wow. To ciekawe. Nie wiem, do czego może się nam przydać. Może do rozwiązania jakiejś łamigłówki. Później. Cholera wie, ludziska. Cholera wie. Dobra, wymienimy naszą pochodnię na nową. Skoro już jesteśmy tutaj. Wygląda na to, że już nic tutaj nie ma. Dobra, to idziemy stąd i idziemy do tych wrót. Zobaczymy, co się za nimi kryje. Dobra, więcej ubrań. Podniesiemy je wszystkie. Jakieś żarcie. Wungo ma pełny ekwipunek. I sztylet. Zobaczmy. Protekcja plus 2. Dobra, damy to naszemu bykowi. Protekcja plus 2. Byk ma protekcję plus 2.
Dobra, damy to Yennefer w takim razie. Świetnie. Czy coś tu jest? Jakieś ukryte przyciski na ścianach? Nie widzę nic. Niech to szlak trafi. Chyba, że tak mało tych skrytek jest po prostu. No cóż, nie będziemy tutaj marnować czasu. Idziemy do drzwi, które wcześniej były zamknięte. Tylko szkoda, że nie pamiętam, gdzie one były. To były chyba te wrota. Tak jest, dobra. Używam klucza. I wchodzimy. Okej, to jest duże pomieszczenie. Tam jest jakaś łamigłówka, wskazówka do niej. Zaraz sprawdzimy. Schronienie na lewo, cele na prawo. Mam ułożyć tu pochodnie? Jak najbardziej. I chyba kolejny sekret odnaleźliśmy ludziska. Jest tutaj hełm, który dostanie Bungo. Bungo, Bungo, Bungo. A tą czapeczkę dostanie Byk. Okej, cała drużyna zaczyna być głodna, więc zjemy sobie coś. Proszę bardzo, smacznego. Ty musisz zjeść podwójną porcję najwyraźniej. Głodomorze. Rogaty. O cholera. Dobra. Jeszcze mag coś musi zjeść również. Więc smacznego, robaczku. Mucha. Dobra. To teraz pociągnijmy za tą dźwignię. Aha. I oczywiście zabierzmy ze sobą pochodnię naszą. Coś tam jest schowanego. Nie wygląda na to. Ale za to tutaj jest nasz stary znajomy. Więc użyjmy na nim czaru. Nie załatwimy gościa. Wszyscy pudłują. Jakie to cudowne. A niestety ślimak najwyraźniej nie chce pudłować. Byk obrywa co chwilę. Oła! Oła! Wiecie co? Chyba jednak wrócę do starej taktyki, czyli robienia uników. Skórzana kamizelka i klucz. Świetnie. Tam jeszcze coś leży. Tylko nie mam jak się do tego dostać. To wygląda na jakieś... na strzały. Dobra, to znaczy, że gdzieś tu, w pobliżu, musi być przycisk. Tylko gdzie? Gdzie on jest? Patrzę się dokładnie, ale nic nie widzę. Ślepiec. Mogę coś tu położyć? Nie. Nie mogę, niestety. Być może po prostu nie da się tych celów otworzyć. Chyba tak. No nie widzę żadnego przycisku niestety ludziska. Szkoda, bo strzały by się na pewno nam przydały prędzej czy później. Dobra, tutaj z kolei jest dziurka od klucza i... ja chyba miałem klucz, czy nie? Miałem, okej. Okay. Więc wykorzystajmy go i... wow. Dobra, to wygląda trochę groźnie. Mamy mało życia, więc zachowajmy ostrożność. Podnieśmy tą skałę. Tu jest kolejny przycisk. A, tędy się dostaliśmy, okej. Okay. Strzały. Dla Yennefer. I wymienimy pochodnie. Dobra, coś jeszcze? Nie. Dobra, nie jest źle. Teraz myślę, że znowu odpoczniemy. Żebyśmy nie zginęli w jakiś głupi sposób. I... użyjemy naszych kamieni, żeby sobie otworzyć te drzwi. Dobra, zobaczmy, co jest za nimi, co tam się kryje i czai. Lo. Nowy przeciwnik. Chodź tutaj. Mam na ciebie czar, trującą chmurę. Jakiś wielki nietoperz mnie atakuje. No to jest, to są jaja ludziska. Ała. Ała. Matko boska, ale on silny. O, wreszcie mucha zdobyła. Zdobył poziom doświadczenia. Dobra. Być może zainwestujemy w magię ognia, bo mamy czar, którego nie możemy wykorzystywać w tym momencie.
Więc dwa punkty w to. Ale resztę w spellcrafting. Świetnie. O, jeszcze jeden punkt. To w takim razie 5 punktów. Świetnie, doskonale. Zaraz. To czy teraz będziesz mógł korzystać z tej poczaru? Jak najbardziej. Bosko. To lubię. Jeśli mamy już dwa czary, których możemy używać. Tam jest coś dziwnego przed nami. To jest ten kryształ. Potrzebujemy klucza, którego nie mamy. Okej. Wymienimy sobie pochodnie. I co tutaj jest? Bronie nie są dozwolone w środku. Niech zgadnę. Jak najbardziej. Dobra, ała. Zobaczymy. Aha, czyli to jest na bliski dystans czar. Dobrze wiedzieć. O, jest bardzo skuteczny. Masz, ślimaku. Wow, teraz już się dosyć szybko ich pozbywamy. To jest dobrą wiadomością. Kamień, klucz, który się nam na pewno przyda do tamtych wrót. I jest tutaj przycisk. Dobra, te przyciski nie są trudne do odnalezienia, więc myślę, że jeszcze zbyt wiele rzeczy nie przegapiłem. Plus 1 do zręczności. To się na pewno przyda bykowi, bo byk ma z tym problemy duże, a sandały damy Yennefer. Tutaj nic nie ma. Niestety. Dobra. Gdzie teraz? Tu są wrota, których możemy użyć przy pomocy klucza. Które możemy użyć, które możemy otworzyć raczej, ale na razie tego nie chcę robić. Chcę zobaczyć, co jest tutaj. Okej. Holding cells, czyli co? To wygląda na coś niebezpiecznego. Nie wiem, czy chcę w to wchodzić, jeżeli mam być szczery. Oho, kolejna notka. Wejdź do grobu. Do czego to służy? Aha, do zamykania wrót. Okej. Pytanie jest, gdzie chcemy wejść? Tam czy tam? Dobra, najpierw tu wejdziemy. Ile mamy życia? Mamy dużo życia. To jest jakaś pułapka. Coś się otwiera. O kurde. Oczywiście, że to była pułapka. Nie umarli mi, atakują teraz. I to nie jeden, tylko dwóch naraz. To będzie ciężka sytuacja. No nie, trzech? Ała. Z trzema naraz to już może być mały problem. Nie możemy się dać im okrążyć. Bo wtedy nas wykończą. Właśnie w ten sposób. Dałem się okrążyć. Ała. Dobra, to teraz się skupmy na jednym. Mam nadzieję... O, cholera. Dobra, jeden padł. To nam da możliwość ucieczki. Jakąś miarę szybką. Ło, to było... Niewiele brakowało, żebyśmy nie mieli szans na ucieczkę w ogóle. Byliśmy przyparci do muru przez chwilę. Gin. O, cholera. Dobra, jeden został tylko. Fiu! To już powinno się udać. O, to było ciężkie. Myślałem, że padniemy trupem przez chwilę. Zresztą pewnie wy też tak myśleliście. A ile ktoś to ogląda. Ło. Ło. Przynajmniej zdobyliśmy dodatkowe tarcze. Które sobie podniosę. Damy Bungowi jedną. Więcej dzit nam nie jest potrzebnych. Czy ty miałeś tylko tarczę? Też. Dobra, to tego nie potrzebujemy. Tu jest kolejny zwój. Ice Shards. Wymaga Ice Magic na poziomie trzecim. Czyli moja postać tego nie będzie mogła używać. No cóż, pociągnij mi tą dźwignię. Tam jest jeszcze jedna, okej.
Czy to nam pozwoli stąd się wydostać? Jakiś amulet. Okej. To się przyda Bungowi. Okej, ten amulet nic nie robi. Być może służy do rozwiązania jakiejś zagadki w późniejszym etapie. Jeszcze jedna dźwignia. Aha, to otworzyło nam po prostu przejście. Wow, to nie było zbyt przyjemne, to co się wydarzyło, więc myślę, że należy nam się odpoczynek. Niewiele brakowało ludziska, abyśmy padli trupem pierwszy raz. Tego byśmy nie chcieli. Dobra, pytanie jest, czy chcę wejść do tego czegoś, co wygląda na coś w rodzaju teleportu. Ups. Dobra, przeteleportowało nas na drugi koniec mapy. To się może źle skończyć. Czy mogę podnieść tą saszetkę? Nie. Niestety, mogę ją jakąś otworzyć, przejście? Okej. Co się dzieje? Saszetka zniknęła. W razie ją przeteleportowałem gdzieś. O nie, 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 nie. Wow. Okej, czy mogę się stamtąd wydostać normalnie? Ha. Co ty na to? Widzisz? Mam cię. Gramy, cofajmy się z powrotem. Dobra, to powinno być w miarę proste. Jak możemy się wycofywać cały czas, to możemy go zaskoczyć po prostu. Aha, użyłem złego czaru. Ups. No to nic. Chcemy użyć na nim... Ała, tego. Byk prawie zginął znowu. Wow, jego przeciwnicy nie za bardzo lubią. Aha, teraz ta saszetka znajduje się tutaj. Okej, to jest jakaś łamigłówka. Jak ją zdobyć? To jest pytanie. Gdzie ona się teraz przeteleportowała? Nie widzę tutaj żadnych ukrytych przełączników. Teraz jest znowu na samym początku. Dziwne to jest. Nie za bardzo mam pomysł, jak to rozwiązać. Teraz jest tutaj. Okej. Jaki to ma cel? Tutaj nie widzę żadnego przełącznika ukrytego. Bungo, myśl. To będzie epicko trudne zadanie. Aha. Po prostu przypuszczam, że musimy z jakimś cudem ją przenieść w te miejsce przed nami. Żeby to zrobić, musimy użyć odpowiedniej kombinacji przycisków. Dobra, załóżmy, że najpierw bym użył tego. Okej. Gdzie ona teraz jest? Nie widzę jej. Tutaj, okej. A co by się stało, jakbym użył tego teraz przycisku? Nie, dalej się tam nie pojawiła. Gdzie się pojawiła? Tutaj, naprzeciwko. Okej. Przegapiłem jakiś przycisk tutaj z boku? Czy nie? Chyba nie. Chociaż czuję, że tej łamigłówki nie rozwiążę. Czyżby pierwsza porażka przede mną? Chyba, że po prostu wiele razy muszę nacisnąć ten przycisk. Okej, już jest prawie na samym końcu. Zobaczmy, co się stanie, jak trzeci raz przyciśniemy. Gdzie ona się podziała? Aha, okej, wow. Zobaczmy, co jest wewnątrz. Klucz. Chlebek. I lekki hełm. Dobra, pójdzie to do naszego łotrzyka. Mam dwa klucze. Świetnie. I teraz jest to puste, więc będziemy mogli to z tego korzystać jako naszą torbę, w której będziemy mogli chować nasze rzeczy. Okej, świetnie, wow. To było ciekawe. Teraz tędy powinniśmy pójść, do tych wrót, które wcześniej napotkaliśmy. Nasza drużyna jest w dobrym zdrowiu, więc chyba nie musimy leczyć nikogo.
Przyjmiemy klucza. Jednego. Drugiego. Zapiszemy grę. Świetnie. I co teraz? Potrzebujemy więcej kluczy, najwyraźniej. Szybko badamy teren. Więcej kluczy, tak, zdecydowanie. Dobra, to najpierw pójdziemy w prawo. Zobaczymy, gdzie nas te wrota doprowadzą. Do kolejnego teleportu. No dobra, zaryzykujmy. Wow. Aha, w ten sposób nas przeniosło. Tutaj jest jakiś przycisk, który nie wiem, co zrobił. Aha, wow. Okej, to może mnie nieźle zamotać zaraz. Jak to nacisnę, się wyłącza teleport na chwilę. I mnie wraca z powrotem. Mogę szybciej tam przebiec? Nie. Teraz jakby dwa razy zostałem przeniesiony. Dosyć dziwne, zaraz. Okej. Na razie nie wiem, co z tym zrobić. Zobaczmy, co jest po drugiej stronie w takim razie. Słyszę chyba nieumarłych. Zaraz będziemy z nimi walczyć najwyraźniej. Za tą ścianą jakby są. Jest tutaj jakiś ukryty przycisk. Przycisku ukryty. Szukam cię ja. Nie ma. Cholera. Dobra, widzę tutaj latającego nietoperka. Zaraz go ukażemy. Trującą chmurą. Wow, twardziel z niego. O, coś jest ze mną. O wy, przebrzydłe stworzonka. Masz. Smacznego. Teraz ty zostałeś, co? Jeszcze raz. Oberwiesz ogniem? Oła. Wow, Bungo prawie nie żyje. Dobra, padło. Niewiele brakowało, więc może prześpijmy się znowu. To na pewno nie zaszkodzi. Dobra. Słyszę znowu machanie skrzydłami, to znaczy, że jest tutaj więcej. Niech to szlak trafi. Nie chcemy umierać. Zdecydowanie nie. Chcemy znaleźć jak najwięcej sekretów, co jest niełatwym wyzwaniem. Tu jest jakiś przycisk na ścianie, który nie wiadomo co robi. Ale go przycisnęliśmy. Mam nadzieję, że to coś spowodowało pozytywnego. Wymienimy pochodnie sobie i zobaczmy na mapę. Tu jest kolejny przycisk. What the fuck? Okej, to zamknęło przejście. Czy ja w nim byłem wcześniej? Byłem. Podejrzane to jest dosyć. Dobra, teraz drugi raz nacisnąłem, jeszcze raz chcę nacisnąć. To otworzyło te wrota. Jest to dosyć dziwne. Zaraz. To w żaden sposób mi nie pomaga, bo dalej tam ten teleport będzie, który mi uniemożliwia wyjście dalej. Tam był przycisk. O, ciebie nie było tutaj wcześniej chyba. Dobra, chyba wiem, co trzeba zrobić. Masz. Mam nadzieję, że lubisz płomienie. Zapraszam. Jeszcze raz. Okej, kolejny poziom doświadczenia. Zainwestujemy go w miecze do 7 punktów. Ups, 8 zrobiłem. No, może być. Plus 5 do zdrowia. Dobra, on był w komnacie, która się dopiero co otworzyła.
co to dało. Oho, takie buty. Klucz. I nóż do rzucania, dobra. Co ten klucz nam da? Na pewno będziemy mogli otworzyć jakieś wrota nim. Dobra, chyba jesteśmy na dobrej drodze, ludzka. Musimy się teraz wrócić do... Za tym ktoś jest. Coś czuję, że coś jeszcze przegapiłem w tym miejscu. Pytanie jest tylko... Co i jak... To rozwiązać. No, na tej zasadzie. Dziwi mnie to, bo jak znaleźliśmy tam ten pierwszy przycisk, to tutaj się otworzyły wrota, ale te się nie otwierają, chociaż wygląda na to, że one się nie otworzą, bo są zarośnięte. Dziwne. Dobra, chyba nie mamy tutaj nic do roboty w tym momencie. Zapiszę grę. I myślę, ludzka, że to jest dobry moment, żeby zakończyć naszą rozgrywkę na dzisiaj, dzisiejszy wieczór. No i co, jutro będziemy kontynuować naszą przygodę w Legend of Grimrock. Zobaczymy, co będzie się znajdowało za tymi wrotami, gdzie ten teleport nas przeniesie. No i jak się potoczą przygody naszej drużyny epickiej. Dzięki za oglądanie, jeżeli oglądałeś. No i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, ludzka, i miłego dnia życzę.